testu widoczności słupek, a dosyć cienki, nie ogranicza widoczności. Zewnętrzne lusterko dosyć duże, choć jego lakierowana część, jak widać, skleja się optycznie z podstawą słupka A, a więc troszkę ogranicza nam widoczność. Górna krawędź przedniej szyby wystarczająco wysoko. Co dziwne, nawet wewnętrzne lusterko nie jest na wysokości horyzontu z punktu widzenia nawet dwumetrowca. No, po prawej stronie widzimy, że lusterko już się skleiło z podstawą słupka A. Ten słupek A z tej perspektywy też się zrobił odrobinę grubszy. Idziemy dalej. Po prawej stronie widzimy słupki C i D. Są rozdzielone okienkiem, które jest szersze u podstawy, a więc ułatwia nam manewrowanie. Ten słupek D jest dosyć rozbudowany, ale też dramatu nie ma. Z tyłu obszerne okno, które no, jest fizycznie blisko i na dobrą sprawę ta kamera tu nie jest kluczowa, ale jest. No i widzimy, że tu akurat jest dosyć jednorodny obraz, ale jego rozdzielczość nie jest może najwyższa, jaką widziałem, ale oczywiście wystarczająca do tego, aby sprawnie zaparkować. Zwróćcie uwagę, że widać krawędź samochodu na tyle tylko, ile to jest niezbędne, aby wiedzieć, gdzie się zaczyna samochód, gdzie się kończy. Tu dosłownie kawałek klapy, tu dosłownie wąski pasek zderzaka, a cała reszta to jest obraz i to nie jakoś tak mocno zniekształcony. Co mnie zdziwiło, to że przy obrocie kierownicy te gabaryty w ogóle się nie odkształcają. To moim zdaniem w samochodzie wyprodukowanym w 2018 roku powinno już być rozwiązane lepiej. Poza tym mamy tu po zbliżeniu palca, widzimy dodatkowe opcje, możemy przejść w taki tryb, tutaj oczywiście już wszystko się odkształca, ale tam i tu możemy jeszcze przejść w taką, właśnie w taki tryb. Także widać, że wsparcie jest, chociaż patrząc na poziom przeszklenia tego samochodu naokoło, no dobrą sprawę, nie jest aż tak konieczne. Może jeszcze kilka słów na temat tego, co możemy znaleźć na tym wielkim dotykowym ekranie. Dotykowym, szczególnie to widać po śladach palców. I tak, opcja radio, wiadomo, wybieramy z tej długiej kolorowej listy. Wybieramy albo tak, albo tak, albo lista stacji na różne sposoby sortowane, gatunek. Wybieramy sobie taki czy inny, jak widać. Ewentualnie wychodzimy do strojenia ręcznego. Możemy wybierać albo robić taki bardzo dokładny tuning. W mediach wybieramy spośród różnych źródeł, tutaj jest lista źródeł, w ustawieniach telefonu, no tutaj chyba raczej niespodzianek żadnych nie będzie, raczej nie. W ustawieniach głosowych, obsługi głosowej jest ciekawostka, no bo trzeba odblokować ją najpierw za pomocą kodu, który możemy dostać u naszego dealera. Ciekaw jestem, ilu użytkowników zrozumie to na swój sposób. W nawigacji myślę, że też nie będzie jakichś wielkich opcji, których dotychczas nie widzieliśmy, przypomnienia ograniczeń prędkości, opcje tankowania, zobaczmy, ostrzeżenie o braku paliwa, wybierz preferowaną stację benzynową, widzicie, tutaj różne rzeczy można sobie fajnie poustawiać. Ustawienie zaawansowane pokazuje to, jak głęboko możemy wejść w różnego rodzaju ustawienia, jest naprawdę ciekawie. Aplikacje no, będą widoczne dopiero po podłączeniu oczywiście telefonu, mamy trzy systemy do wyboru. Możemy też, tutaj akurat jesteśmy dosyć głęboko w ustawieniach, a dokładnie to w ustawieniach Active Info Display i widzicie, że możemy tutaj wybierać między ustawieniem klasycznym, widok 1, widok 2, 3, konkretnie to tutaj się zmieniają właśnie opcje, tak jak tu widzimy, są różne opcje i one się odpowiednio zmieniają. Więc możemy sobie co nieco poustawiać. A poza tym, co jeszcze można wybrać, dane dotyczące jazdy, trainer ThinkBlue, proszę bardzo. I tu mamy takiego trenera, który pomaga nam oszczędzać paliwo. I to wszystko było ustawienie car, bo tutaj mamy jeszcze, co mamy jeszcze, wskaźnik ciśnienia opon, mało interesujące, ale tu już mamy całą długą listę różnych gadżetów, ustawień i tak dalej. Nie będziemy przez to wszystko się oczywiście przebijać. No i na końcu menu, które podsumowuje de facto cały zakres wszystkich możliwości, czyli radio, media, carnet, app connect, telefon, samochód, nawigacja, ruch drogowy również. I tutaj mamy
obraz, Volkswagen Media Control, cokolwiek to jest, dźwięk i ustawienia. Chyba już byliśmy wszędzie, ewentualnie możemy wejść w dźwięk, zobaczyć, poustawiać sobie dźwięk dokładnie jak nam pasuje, ewentualnie wejść i pobawić się equalizerem, ewentualnie ustawienie głośności są bardziej zaawansowane niż myślałem. Możemy tutaj widać całkiem sporo. Maksymalna głośność włączenia na przykład ustawić też. Jak widać, zabawka jest na znacznie dłużej niż tych parę minut, które nagrywam to ujęcie, więc klient raczej spędzi przy, nie wiem, czy tym ekranie, czy bardziej przy podręczniku, ale raczej sporo czasu. Czas na szybki test nawigacji. Jestem w naszym standardowym miejscu, czyli przy skrzyżowaniu w Mogilanach. Wprowadzamy do nawigacji na przykład adres, momencik, nowy cel. I tu możemy wpisać Kraków, ulica Zawiła, dziwny alfabet, 69, ok. Wprowadź skrzyżowanie, nie, wystarczy 69, już znalazł, rozpocznij. No i widzimy, że znalazł właściwą trasę, czyli widzi też przy okazji dowód na to, że samochód jest online. Tutaj ten modem naprawdę nie tylko zajmuje miejsce i tak dziwnie wystaje, zachęcając do urwania go, ale też sprawia, że widzimy, gdzie mamy odpowiednie, jak widać, kiepskie warunki do jazdy. Zwróćcie uwagę, że planuje nam od razu różne trasy. Każe zjechać trochę wcześniej, objechać tutaj korki, więc nie dość, że zaplanowało dobrze na etapie tu Mogilan, gdzie każe mi jechać w prawo i na ślimak i tak jak należy właśnie to robi, to jeszcze dodatkowo omija korki w Krakowie, więc myślę, że tutaj z nawigacją nie ma problemu. Zwróćcie uwagę, że nawigację można zmniejszać i zwiększać, skalę można zmniejszać i zwiększać przy pomocy pokrętła. To jest absolutnie genialne rozwiązanie. Chcę to mieć w każdym samochodzie właśnie tak, żeby nie tylko multitouch, nie tylko różne inne sposoby ustawienia i tak dalej. To wszystko rozumiem i szanuję i doceniam, ale oddajcie mi moje pokrętło. Tutaj mi go nikt nie zabrał i to jest fajne. Jak widzieliście, nie działa to może w jakiś mega szybki sposób. Popatrzcie sami, takie miejscami są zawahania, więc może, no dobrze, nie jest źle. Poza tym przesuwanie tej mapy i tak dalej, to wszystko jest takie zupełnie, zupełnie naturalne i intuicyjne. W każdym razie, pomijając to może szybkość procesora, biorąc pod uwagę to, że tu mamy jeszcze wersję online, narzekać nie ma na co. Zwróćcie uwagę, że podpowiedzi nawigacji widzimy również na tym wyświetlaczu przed kierowcą. Wyświetlacz oczywiście daje wiele innych możliwości. Możemy tutaj mieć tryb audio, telefon, status samochodu, dane różnego rodzaju. Tu można góra, dół też przewijać i oglądać przeróżne informacje. Ale wracamy tutaj. Asystenci. Tych asystentów też mamy, jak widać, trochę do wyboru. No i wróćmy do tej nawigacji, bo to jest chyba najbardziej spektakularna opcja, ponieważ w zależności od wybranego trybu, tu wciskamy przycisk View i wtedy mamy tę mapę na pełny ekran. Oczywiście w tej chwili jeszcze nie mamy mapy, tylko cała podpowiedź, natomiast możemy też przejść w tryb, momencik, przejść w tryb mapy właśnie i co ciekawe, pokazywana mapa jest tylko wtedy na jednym z tych dwóch wyświetlaczy, a więc jeśli potwierdzimy OK, to wtedy mapa się pojawia tutaj, a tutaj się pojawiają jakieś inne informacje. No ale popatrzcie, jak to wygląda, Volkswagen Polo. Ta technologia trochę poszła do przodu. No i tu mamy też trochę tych opcji, bo możemy wyświetlić to na pełny ekran, możemy wyświetlić to tak z takimi firankami po prawej, po lewej. Możemy też mieć klasyczne zegary, a więc ta mapa będzie jeszcze odrobinę bardziej przycięta, albo też, tak jak widzieliście, na pełny ekran. Opcji nie brakuje. Po otwarciu zamka centralnego widzimy światła z tyłu, światła z przodu, oświetlenie oczywiście w środku. Zajmujemy miejsce. Mamy odpowiednie oświetlenie. I podświetlony przycisk
starta. Zobaczcie teraz, jak nowa polówka jest podświetlona w nocy. Zwróćcie uwagę, że przed kierowcą widzimy zestaw wirtualnych zegarów. To są rzeczy, które widzieliśmy wcześniej w znacznie większych, droższych samochodach, ale to jeszcze nie koniec tych niespodzianek. Na kierownicy widzicie wszystkie przyciski podświetlone, ale pod kierownicą nie dość, że są tu łopatki, to jeszcze te łopatki są również podświetlone. To się zdarza naprawdę bardzo, bardzo rzadko, a teraz jest dostępne nawet w polówce. Pod kierownicą widzimy podświetlone pokrętło, widzimy też ładnie podświetloną klamkę, jak również ambient to podświetlenie na drzwiach, jak również tu po lewej stronie od kierownicy. Na drzwiach wszystkie przyciski podświetlone. Na dobrą sprawę jedyny brak, który tu mi wychodzi, to brak podświetlenia kieszeni w drzwiach, który no na tle na przykład tutaj takich ładnych detali no, każe się zastanowić, dlaczego jeszcze tam nie ma jakiegoś oświetlenia. Popatrzcie na opcje, tyle jest możliwości ustawienia, możemy podświetlać tutaj zestaw wskaźników przełączników, to jest powiedzmy w miarę oczywiste, natomiast mamy też oświetlenie ambientowe z przodu regulowane również osobnym, jak widać, suwakiem. Mamy też możliwość podświetlenia ambientowego drzwi osobnym suwakiem, jakby komuś nie pasowało sterowanie tym jednym suwakiem, no i również podświetlenie przestrzeni na nogi także może być, jak widać, regulowane w takim oto zakresie, więc jest ciekawie. Poza tym widzimy tu podświetlony schowek z możliwością ładowania telefonu i tak dalej, i tak dalej. Zajrzyjmy jeszcze do schowka przed pasażerem i tu jest największe zdziwienie, no bo ciemno. To jest dziwne. Co jeszcze? Z tyłu widzimy podświetlony przycisk do sterowania elektrycznymi szybami. Nad głową nic tam się nie świeci na podsuficie, aczkolwiek oczywiście możemy tutaj, i to są LED-owe przełączniki, jest nowocześnie, natomiast samo sterowanie jest takimi klasycznymi plastikowymi wielkimi przyciskami. To można by było jeszcze sobie wymarzyć, nie wiem, jakoś inaczej, ale pamiętajmy, cały czas jesteśmy w polówce, tak? No i tu również mamy ładne LED-owe podświetlenie. Zgaśnie? Zgaśnie. Okej. No i tak to wygląda, więc być może gdzieś tam sięgając dalej można znaleźć jakieś braki, ale to, co widzi bezpośrednio kierowca tu przed sobą, naokoło, no to wszystko przypomina samochody, które jeszcze niedawno musiały kosztować chyba co najmniej ze 200 tysięcy. Dzisiaj takie rzeczy w polówce. Kamera cofania w nocy radzi sobie bardzo dobrze, jak widać nie ma tu żadnego zbędnego szumu, obraz jest zupełnie czysty, klarowny, więc w nocy parkujemy tak samo łatwo, jak i za dnia. Oświetlenie bagażnika, jak widać, bardzo skuteczne, aczkolwiek światło pada tylko z prawej strony. Światła z przodu, zwróćcie uwagę na charakterystyczny kształt kierunkowskazów. Nie jest prosty, tylko jest taki łamany. Światło z tyłu również stylowe. Sprawdzamy teraz szybkość skrzyni biegów z piątki na szóstkę. Teraz z piątki na czwórkę. I z czwórki, to znaczy z piątki na trójkę. I teraz tryb drive, kick down. Teraz mam okazję sprawdzenia, jak działa ostrzeżenie przed innymi samochodami, które nadjeżdżają z prawej lub z lewej strony, kiedy ja wycofuję z parkingu. Popatrzcie sami, dostajemy odpowiednie ostrzeżenie dźwiękowe, widzimy też odpowiedni kolor tutaj za samochodem, taka strefa na czerwono, co oznacza, że z prawej strony nadjeżdża samochód. Gdybym go nie widział, to już wiem, że jest. Wyciszenie na postoju.
39. Kluczek wygląda tak jak w każdym innym Volkswagenie, więc nie ma tu jakiejś rewolucji. Szyby są opuszczone maksymalnie. Zwróćcie uwagę przy okazji, co to oznacza w przypadku drzwi tylnych. Teraz sprawdźmy, czy zamknięcie zamka centralnego i przytrzymanie kluczyka, tak, powoduje domknięcie szyb.